Kapcet wprowadził nową funkcję tworzenia awatarów AI i szczerze mówiąc, wygląda to naprawdę świetnie. Jeśli ci się podoba, powinieneś to sam wypróbować na pipit. W dzisiejszych czasach AI co chwilę pokazuje nam coś nowego i Kapcet też wprowadza coś nowego. A dokładnie, jeżeli wrzucisz swoje zdjęcie, to dostaniesz gadające awatar. Tworzenie teraz awatarów, które mówią ludzkim głosem, jest niezwykle proste. I nieważne, czy to będzie po polsku, hiszpańsku, angielsku, niemiecku, nie ma to żadnego znaczenia, zawsze wygląda dobrze. I dzisiaj właśnie pokażę Ci, jak to zrobić. Bo jeżeli masz kapkata, no to w kapkacie tego nie znajdziesz, ale jeżeli przejdziesz na stronę, którą oferuje Kapka i ma w swoim planie, to uwierz mi, że zrobisz to w dwóch klifach. Na samym początku krótkie sprostowanie. Nie szukajcie tego w kapkacie. Jeżeli macie otwartego kapkata, to tego tutaj nie znajdziecie. Musimy przejść na stronę internetową. Na której mamy taką możliwość. Więc jeżeli przejdziecie na stronę capcat.com, zalogujecie się na swoje konto i pokaże Wam się właśnie taki główny ekran, to to, czego będziemy teraz szukać, to jest druga strona, którą Capcat jakby włożył w swoją strukturę i na początku jej nie widać. Ja też nie mogłem jej znaleźć, ale jest. Wystarczy, że najedziecie na logo, zobaczcie, macie takie strzałki. Kiedy klikniecie, to jest nowa platforma, która nazywa się PIP. PIT, dziwna nazwa, ale jeżeli się przełączymy na tą stronę, automatycznie powinniście być zalogowani na to samo konto, które macie w Kapkacie. Jeżeli nie, no to po prostu zalogujcie się dokładnie tymi samymi danymi i powinniście mieć właśnie taki ekran. I najważniejsza opcja, którą ja teraz testowałem i którą chcę wam pokazać i najfajniejsza w sumie, jest taka a właściwie dwie. Pierwsza to jest AI Talking Photo, czyli jeżeli Kliknę tutaj, przełączy nas na znowu nową zakładkę. To mamy bez problemu możliwość wgrania albo skorzystania, już z gotowych materiałów oczywiście, kapkata, natomiast albo pipita. Natomiast możemy oczywiście przerzucić tutaj swoje zdjęcie. Więc ja po prostu z folderu przeciągam moje zdjęcie bezpośrednio tutaj. Muszę je wykadrować, bo we przeważnie są to po prostu wersje pionowe. Więc teraz, oczywiście, wykadruję tak, żeby moja twarz była bezpośrednio w tym okienku. Klikam done, i w tym momencie. Oczywiście moje zdjęcie jest przetwarzane. Kiedy jest przetworzone, muszę kliknąć, że zgadzam się na to po prostu, że będą używać tego zdjęcia do tego, żeby wygenerować jakieś AI rzeczy. Oczywiście klikam, że tak, przechodzę next. I w tym momencie mamy nowe okienko, w którym mogę wpisać skrypt. No i teraz albo wpisujecie go sami z palca i wpisujecie, możecie go wpisać po polsku, po angielsku, po niemiecku, nie ma to żadnego znaczenia. I teraz, kiedy wgrałem go do środka, zobaczcie, że mam bardzo dużo polskich znaków, a to tylko dlatego, żeby pokazać Wam, że to naprawdę działa. Kiedy wgracie swój tekst, zmieńcie tutaj automatyczny na język polski, który będzie gdzieś poniżej, po prostu polisz. I w tym momencie oczywiście to zostanie przetworzone. Chwilę musicie poczekać, ale za chwilkę po prostu się to pojawi i w tym momencie możecie oczywiście kliknąć edit. Macie możliwość zmiany tutaj waszego tekstu, jak tylko chcecie. Jeżeli wszystko jest w porządku, możecie zmienić głos. Macie tutaj masę głosów i możecie po prostu kliknąć, i posłuchać, jak on brzmi. Niektóre oczywiście są męskie, niektóre są damskie. Musicie sami wybrać. Możecie oczywiście to posegregować. Female znaczy kobieta, men znaczy mężczyzna. I w tym momencie, jeżeli wziąłem mail, biorę sobie na przykład taki, klikam na niego. Biorę confirm i ten głos będzie zastosowany do czytania tego tekstu, który wgrałem tutaj. Jak widzicie, zmienił się na angielski, a to dlatego, że automatycznie został pobrany bezpośrednio, właśnie z tego, co mówił nasz demo lektor. Więc w tym momencie klikam edit, ponownie zaznaczam wszystko i albo to znowu wpisuję, albo po prostu wklejam. Tak, jak ja to zrobiłem, klikam Save i w tym momencie zostaje to przetworzone. No, i teraz wystarczy poczekać, bo tak naprawdę możecie od razu dodać napisy do waszego filmu, żeby były bezpośrednio. Natomiast ja osobiście wolę to dodać, mieć pełną kontrolę na tym już bezpośrednio w kapkacie, więc odznaczam to i nie pokazuję tego jako napisów. Klikam oczywiście Export i w tym momencie, kiedy pojawia się to okno, możecie po pierwsze zmienić nazwę. Po drugie, z oczywiście znakiem wodnym lub bez znaku wodnego, automatycznie bez znaku wodnego jest na razie za darmo, bo to jest nowa opcja, nowa funkcja, więc możecie sobie potestować no i użyć w waszych social mediach bez znaku wodnego, co jest w sumie niesamowite. Kolejna rzecz to oczywiście rozdzielczość. Zobaczcie, że macie nawet możliwość rozdzielczości w 2K, czyli w bardzo dużej. Dodatkowo, oczywiście, ja to wygeneruję w 720 tylko po to, żebyśmy długo nie czekali. Kolejna opcja to jest quality, czyli jakość tego filmu. Macie albo niesamowitą, co spowolni eksport waszego filmu, po prostu będziecie musieli dłużej poczekać. Recommended albo faster, czyli szybsza, ale słabsza. Więc ja wezmę tutaj po prostu recommended klatkaż, czyli ilość klatek na sekundę, i oczywiście format albo MP4, albumów. Tutaj raczej tego nie zmieniam, klikam download i teraz po prostu tutaj na samej górze pojawia się taki licznik czasu, który będzie się zmieniał i musimy poczekać, żeby wygenerować. Bezpośrednio konkretne wideo. Kiedy to się eksportuje, nie musimy czekać i się stresować, że o Boże, ile to jeszcze trwa, zobaczcie, minęło, tak naprawdę mamy 15%, ale to był krótki film. Tak naprawdę możemy bezpośrednio przejść strzałką do tyłu i kliknąć na przykład awatar wideo, co też jest świetną opcją, no bo już trochę potestowałem. Po pierwsze, jeżeli przejdziecie na tą zakładkę, to macie masę różnych awatarów i każdy z nich gada, w zależności od tego, co oczywiście wpiszecie, więc może tak naprawdę mówić to dokładnie, co chcecie, żeby mówił, czyli napiszecie mu skrypt, No on to po prostu powie, więc możecie wybrać bezpośrednio taki, jaki Wam pasuje do Waszego oczywiście filmu, ewentualnie opcja numer dwa, to możecie wejść w My Avatars i tutaj albo stworzycie własnego awatara, ewentualnie opcja numer dwa, czyli AI Talking Photo, czyli to robiliśmy przed chwilą, czyli wrzucamy nasze zdjęcie i za pomocą skryptu i treści, którą wpiszecie, on będzie wygenerowany i będzie gadał tak jak ta dziewczyna, którą mamy tutaj. Natomiast w tym przypadku ja po prostu wybiorę Recommended Avatar. Możemy wybrać bezpośrednio z tego miejsca: wybiorę sobie, no to dziecko, bo jest bardzo fajne, więc klikam Apply. Oczywiście to zostaje przetworzone, i w tym momencie jest jedna bardzo ważna rzecz, bo na tą chwilę on będzie gadał to, co kapkat mu wgrał. Więc musimy przejść w zakładkę tutaj na samej górze Edit, Script. Kiedy tutaj wejdziecie, możecie wpisać dokładnie to, co potrzebujecie. I to nie różni się zbyt wiele od tego, co pokazywałem wam przed chwilą. Możemy wyłączyć napisy, które mamy tutaj. Więc w tym momencie po prostu klikam w Edit i oczywiście wpisuję swój prompt, a właściwie tekst, który ma powiedzieć to dziecko. Jeżeli to kliknę, to oczywiście wybieram język, czyli wybieram język polski, bo w tym momencie mówię po polsku i chcę, żeby mówił po polsku. No i teraz, kiedy wprowadziliśmy już tekst, mamy go gotowego, chcemy, żeby nasz awatar gadał, ale chcemy też napisy. To po pierwsze, pokazujecie tutaj Show as Captions, czyli pokazujecie jako napisy, które pojawiają się tutaj. Możecie w każdym momencie przesunąć. W miejsce, które Wam jest potrzebne, więc oczywiście możecie to kliknąć na przykład w tym miejscu. Bardzo fajna rzecz, którą kapka niedawno wprowadził, jest taka, że jeżeli najedziecie tutaj i klikniecie to, to pojawią się wszystkie takie elementy interfejsu TikToka. Więc jeżeli teraz chcecie te napisy gdzieś w jakimś miejscu umieścić, to możecie to zobaczyć tak, żeby nie zasłaniały jakieś elementy interfejsu. Więc możecie na przykład umieścić w tym miejscu i wiecie, że na pewno te napisy nie będą zasłonięte przez nic. No z interfejsu, więc to jest bardzo fajna podpowiedź ze strony Kapkata. Myślę, że to jest fajna rzecz. I generalnie w Kapkacie też to jest w najnowszej aktualizacji, ale o najnowszej aktualizacji opowiem już niedługo w kolejnym filmie. No więc teraz możecie oczywiście wybrać jakie napisy chcecie, niektóre mają polskie znaki, niektóre nie mają, więc musicie na to uważać. Ja wybiorę takie, które oczywiście mają, więc wybieram na przykład coś takiego. I kiedy mam już gotowe napisy, mam już skrypt to mogę kliknąć. Po prostu eksport wideo. Oczywiście robimy dokładnie to samo, czyli wybieram bez oczywiście znaku wodnego, rozdzielczość, klatkaż, jaka jakość, nazwa i klikam download. No i czekam tak jak przy pozostałym filmie. I nie wiem jak wy, ale jeżeli chodzi o jakość wymawianych słów względem tego, jak ruszają się ustawy, wygląda to. Tak jakby naprawdę ten dzieciak mówił, więc to jest generalnie mega niesamowite i możemy robić niesamowite rzeczy, mając po prostu licencję CapCuta. więc nie wiem jak wy, ale zobaczcie jeszcze, jakie elementy udało mi się wyeksportować i zrobić poprzez zabawę w tym właśnie narzędziem. CapCut wprowadził nową funkcję tworzenia AI Awatarów i szczerze mówiąc, wygląda to naprawdę spoko. Codziennie napotykasz różne takie sytuacje. Ale weź się w garść człowieku, to nie wakacje. No i to tyle. Albo aż tyle. Jak widzisz, nie ma problemu z tym, żeby korzystać z naprawdę fajnego AI bezpośrednio mając kapkata. Tylko nie trzeba zawsze patrzeć w kapkacie, bo czasami trzeba po prostu wejść na stronę internetową. Mam nadzieję, że to Ci się podobało. Jeżeli tak, zostaw komentarz, bo jestem ciekaw w Twojej opinii, co myślisz o tych rozwiązaniach, które wprowadza kapkat. No nie informując tak do końca nas, no bo jeżeli nie wejdziesz na stronę, to się o tym nie dowiesz. Więc mam nadzieję, że ja pomogłem. A na dzisiaj to oczywiście wszystko. Więc jeżeli chcesz więcej takich materiałów, to oczywiście lajk. Like, a tymczasem to wszystko, żegnam się.